Siemano, witajcie, ja jestem Kuba, czyli Skiro i na dzisiejszym filmie będę grał kolejnym egzotycznym itemem i tym razem to będzie ta snajperka, którą trafia się za 10, a później gościu wybucha za 60 HP. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji wraz z dzwonkiem, tylko że tam na dole pod filmem, strzelcie też łapkę w górę i pamiętajcie, aby wpisać kod Skiro w sklepie, bo to jest dla mnie mega, ale to mega ważne i wystarczy wejść za okładkę wystrzyj twórcę, wpisać Skiro, potwierdzić i to tyle. Prosta sprawa i w ogóle jest coraz więcej świątecznych skinów, więc jak coś kupujecie, to tylko z kodem Skiro. No i słuchajcie, ogólnie plan jest taki jak ostatnio. Pierwsza gierka będzie taka w miarę bezpieczna i po prostu będę... Czekaj, czemu postać mi leci sama w prawą stronę? Halo? Epic Games? Czyli tak jak to mówiłem, plan jest taki jak ostatnio. Pierwsza gierka będzie taka bezpieczna, będę starał się po prostu zająć jak najlepsze miejsce i przy okazji porobić jakieś tam bezpieczne fragi tą snajperką, a druga gierka będzie już taka, wiadomo, będę po prostu leciał, będę każdego starał się podjeżdżać, bo mam tylko i wyłącznie 2500 golda, więc starczy mi to na kupienie dwóch takich snajperek, czyli na dwie gierki mniej więcej. Dobra, założyłem już słuchawki i czy ja to słyszę jakiegoś gościa nade mną? No nie gadaj, że ktoś tu wylądował, naprawdę. Najpierw to ja postaram się go pokonać normalną bronią, bo wiadomo, zanim zdobędę snajperkę, to... Aha. Zanim kupię tą snajperkę, no to mogę grać oczywiście wszystkim. Więc szybko go zabijam i dopiero będę kupował tą broń. A jakby on kupił tą snajpę, to by było kozackie. O, ja go słyszę, on jest nade mną, za mną. Siema byczku, ale co ty w ogóle chciałeś zrobić? Jest ta snajpa? Jest ta snajpa. Ale może dla bezpieczeństwa na początku sobie pozbieram jeszcze trochę więcej materiałów. Okej, słuchajcie, trochę maców sobie zebrałem, zebrałem też rybki i to jest ten moment, w którym po prostu kupuję tą snajperkę za 1000 zł, 1225 dokładnie, więc no co? Kupiłem. I słuchajcie, ja się mega, ale to mega stresuję, żeby nie zepsuć tej gierki, bo jak ja teraz zginę, to po prostu się załamię chyba. I nie ukrywam, że przydałoby się zebrać jeszcze trochę amunicji, bo na razie tu mam całe nic praktycznie. Czy coś tu będzie? Może ty sprzedajesz amo? Nie, ty nie sprzedajesz amo. To może chociaż w tej skrzynce będzie amunicja? Nie, no oczywiście, że nie. A na górze jakieś amo boksy? Też nic? No tutaj musi coś już być. Aha, to było lutowane. Ogólnie plan jest taki, że muszę znaleźć jakiegoś ziomka i po prostu trzymać się od niego z daleka. No i w taki sposób go obijać tymi strzałami. Oby teraz tylko snajpy nie wyrwać, oby teraz snajpy nie wyrwać. Czy naprawdę wszystkie skrzynki są zlutowane? Tam też? Ej, no ja nie widziałem żadnego gracza oprócz tego na początku. A zostało już 20 osób do końca. To prawda, to jest bezpieczna gierka, aczkolwiek no, jakiegoś gracza chciałbym spotkać. Tam jest ktoś. Dobra. Był, ale się zmył. Tutaj też ktoś był? No co ty gadasz? Ale tego nie zlutował. Może tutaj będzie amunicja? Też nie ma? To może chociaż tu? Tutaj też nie. Dobra, tutaj są te boty, ale ja spróbuję zrobić akcję skrzynka. Nie widzisz mnie, pyku. Nie widzisz mnie, dobra, jednak mnie widzi. Jednak mnie widzą. Ale mam teraz pomysł w ogóle, tam jest drop przede mną. Ja się schowam tutaj, no i będę kogoś obijał, jeżeli będzie go otwierał. No i zostało aktualnie 10 graczy do końca, a ja sobie czekam w boksie. No nie, no czekam już długo, nie mogę dalej czekać. Dobra, nawet się nie obudowuję, po prostu go otwieram. Może amo do snajpy? A może nie. Tutaj mam kolejnego dropa tak w ogóle, jakiś ziomek się chyba tutaj zaboksował jeszcze. Tam była klepa na stacji. Może tutaj ktoś jest? Tak, tam jest ziomek, dobra, mam go. Dawaj. Nie dostał znowu, ale czepiaki ma w środku. No dawaj byczku. Dostał 10 HP i teraz dostał hita jeszcze. Kozacko. Nie dostał ode mnie. Ej, to nie jest takie proste. Jak tu już tam snajpera. Tam jest przede mną jest. Dawaj, wychyl jeszcze raz, byczku. On nie wie, że ja tu jestem. Tam jest. Dobra. Dostanie czepiakiem? No nie dostał. Nie, no jestem najgorszym po prostu snajperem. Dobra, dostał. Dostał dwa razy. Obydwa razy, tak? Nie, no tylko 60. Pistoletem grało się łatwiej, o wiele łatwiej. Bo przynajmniej miałem amunicję. A tutaj muszę bardzo, ale to bardzo uważać. Dobra, dostał czepiaka. Kilka czepiaków nawet. I żaden nie zadał mu obrażeń. Okej, podjeżdżają się, a ja nie trafiam gościa. A ja go nie trafiam. Dobra, teraz dostał. Mam dwa amo, dosłownie dwa amo. Oby tutaj była amunicja. No i nie ma amo. Dobra, tutaj jest. Dobra, wbijam sobie nad niego. Na HG. Tylko ja muszę zejść tam jeszcze po amunicję, co nie? Oha! Aha! To snajperko się nie da grać, naprawdę nie da się nią grać. No nie ukrywam, że jestem trochę załamany po tej pierwszej gierce, ponieważ mega trudno gra się tą snajperką, bo jak trafię gościa jeden raz, to on się zabuduje, dostanie te 60 HP i później trudno jest go trafić drugi raz, tak żeby go po prostu pokonać, więc teraz biorę tu snajperkę, kupuję ją i po prostu raszuję na przyjemny park. Siema byczku, dawaj snajperkę, w sensie no kupuję od niego, co nie? Może amunicja? O, teraz amo od razu dostałem.
Tylko czemu nie w poprzedniej gierce? Czy ja mogę używać granatów? Załóżmy, że tak. Bo jednak to nie jest broń, to jest taki dodatek. Mam ziomeczka, tam ziomeczka, tam ziomeczka. Ale czy to jest jakiś bot? To jest bot. To jest definitywnie bot. To jest ewidentnie bot, ale frag zrobiony i teraz trafiłem 3 razy pod rząd. Czemu tak się nie działo w poprzedniej gierce? Dobra, dostał raz. O-o. Dostał, dostał, raz tylko. Ciekawe, czy już ma na biało. Mam nadzieję. Byczku. O, dostał. Będzie hit? Będzie hit? Nie, nie będzie. No, skopy nie są takie dobre. Dobra, do środka. Czepiak. O, teraz zginie. No, czemu on nie zginął? Dostał jakieś tutaj granaty, które nic nie dadzą, tak mi się wydaje. Należy naprawdę jakiś spoceniec. No i nie dostał. 10 ammo, 10 ammo do końca. Dostał, dostał na biało dostał. Zginął! No i kozak. Napocił się, a to ja fraga zrobiłem. Witam cię, kolego. O, dostał czepiaka? Jak on dostał tego czepiaka na głowę? Czekaj, co? No, halo. Halo, to jest jakiś bot, ale... Dobra, dostał. No i zgarnął mi fraga ten z tyłu. Czemu ja teraz gram na jakieś boty? Co jest? No, nie mogę. Dobra, dam mu jeszcze czepiaka. Kolego, 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 kolego. Dostań, dostań, dostań. Dostał. Czy ty mnie podjeżdżasz? Tak, ty mnie podjeżdżasz. Nie, 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 nie. Ale że czepiaka sam sobie strzeliłem. Dobra, podjeżdżam go. Przynajmniej postaram się. No, jeszcze do niego dostałem, no. No nie mogę, chłop ma jeszcze impulsy. Dobra, wbijam do środka i muszę go wysadzić jakoś, muszę go jakoś wysadzić. O, dawaj, dawaj. Okej. Okej. Generalnie to powinienem już nie żyć, ale zaraz nie będę żył. Bo miałem podjeżdżać kolejny. No nie, no nie, nie podjeżdżaj, nie podjeżdżaj, nie podjeżdżaj. Spokojnie, kolego. Nie musisz mnie podjeżdżać, naprawdę. No patrzcie na niego, on chyba nigdy nie odpuści. Dobra, dostał czepiaka. I... okej, okay, kozacko. On się leczy, to ja też się leczę, chociaż nie, nie dam rady. No nie wbijaj tu. Ale ile można, no. Mam tu impulsa, którym jak najszybciej staram się uciec. Ej, no chłop ewidentnie zrobił taktyczną zawijkę, nie ma go tutaj. Nie chciałem, nie chciałem, nie chciałem, nie chciałem z tą walczyć. Trzeba to bezpiecznie rozegrać i dać mu czepiaki tam na dół. Nie! Sobie dałem czepiaka, sobie dałem czepiaka. A mi wszystko kolapsuje. Dobra, nie dostał. No co za chłop. O, ktoś do niego strzela, dobrze, 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 dobrze. Dobrze, dobrze. Ej, generalnie sytuacja jest nie za ciekawa, ponieważ tu mam ziomka, tam mam ziomka. I nie mam w ogóle matsów. Dobra, cyk, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, dostał. Teraz jeszcze podjazd granatami. Oj, zginął, kozacko. Tylko tu mam chłopa. Dostał 10, ale nie zginie chyba, no. Prawie się udało, co nie? No i słuchajcie, mam nadzieję, że film wam się podobał. Widzimy się oczywiście w kolejnym, pa pa. No i cześć.